Jesteś z siebie zadowolona? Patryk, wróciłeś do szkoły? Co z Kacprem? Jest w szpitalu, a nie mam z nim kontaktu, bo jestem w jakiejś porąbanej rodzinie zastępczej. On też tam trafi, jak wyjdzie ze szpitala. Albo do domu dziecka. No ale jak to? Co z waszą matką? Ty naprawdę jesteś tak głupia, czy tylko udajesz. Będziesz mnie teraz obrażał? Tak, będę. Nie rozumiesz tego, że nie wiem, gdzie ona jest? Jak to nie wiesz? Tak to. 10 miesięcy temu poznał jakiegoś gacha i poszła z nim w tango. Policja jej teraz szuka. Na bank odebrał jej prawa rodzicielskie i do 18 będę z Kacprem mieszkał jakichś obcych ludzi w domu. Albo w pitulu. I wszystko przez ciebie. Przeze mnie? Tak. Musiałaś wzywać to cholerne pogotowie? Pewnie od razu się z ojcem tak mówiliście. Nie gadaj bzdur. Kacper nie oddychał, jak przyjechaliśmy. Jeszcze trochę i by wykitował. Ciesz się, że pogotowie tak szybko przyjechało. Tak. Nie mogę się nacieszyć. A nie macie jakiejś innej rodziny? Babci? Kogokolwiek? Nie. Jesteśmy sami. I radziliśmy sobie sami, dopóki się nie wtrąciłaś. Patryk, to ty do mnie zadzwoniłeś w środku nocy i błagałeś, żebym ci pomogła. I teraz żałuję. Nie masz się więcej do mnie lub do Kacpra odzywać, bo pożałujesz. To po co ze mną teraz gadasz? Ostatni raz. Musiałem wygarnąć tej frajerce, co o niej myślę. Dopóki jej nie poznałem, żyliśmy sobie z Kacprem normalnie. A odkąd ona się pojawiła, wszystko poszło się walić.